Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na vloga. Jest godzina 14. Ja zaczynam się ogarniać. Dzisiaj mam troszkę gorszy dzień. Nie wiem, łapie mnie chyba jakaś choroba. Wczoraj byliśmy na urodzinach od taty. O 10 już jechaliśmy do domu, bo nie umiałam usiedzieć. Tak strasznie bolały mnie żebra. Także dzisiaj postanowiłam, że troszkę sobie odpocznę i po prostu cały dzień przeleżę w łóżku. Zamówiłam sobie obiad. Bardzo dobre obiady mają w Arce tutaj w Wodzisławiu. Także zamówiłam sobie placek po zbójnicku. Do tego jest surówka i jeszcze rosołek. Rosołek to zupa, która potrafi postawić mnie na nogi. Kupiłam jeszcze szampon i odżywkę z firmy Biofax chyba. Gdzieś mi się obiło uszy, że jest bardzo dobra, także będę ją zaraz testować i dam Wam od razu znać. Czekam, aż przywiozą mi obiad, pójdę się wykąpać, ogarnąć i wracam do łóżka. Pokażę Wam jeszcze paczki, które dostałam. Wczoraj przyszło mi nosidełko, fotelik do auta i dostałam też bardzo fajną paczkę, niespodziankę od Tiny Star. Oni do mnie pisali właśnie na Instagramie, czy mogą mi wysłać paczkę. Ja oczywiście się zgodziłam, chętnie przetestuję ich produkty i powiem Wam, że paczka mi przyszła i stwierdzam, że produkty są naprawdę wysokiej jakości, także zaraz Wam pokażę tak z grubsza, co od nich dostałam. Może jeszcze dodam jakiś filmik właśnie na temat gadżetów, przyboru gadżetów i różnych takich właśnie fajnych produktów, które mogą Wam się przydać właśnie dla noworodka. Są to produkty właśnie, które ja i tak czy siak chciałam zamówić, więc fajnie, że się do mnie odezwali i mi je wysłali, żebym mogła sobie je przetestować. Hej Liluś, w ogóle chciałam też powiedzieć, że była akcja z kotem. Myślałam, że się załamie. Lilo uciekł przez okno z kuchni. Całą noc go szukałam parę dni temu. Niestety go nie znalazłam i na drugi dzień o 5 wstałam. Rano o 5 wstałam, żeby go jeszcze właśnie poszukać. Też go nie znalazłam. I przed 8 wyszłam drugi raz. Wszędzie go szukałam, wołałam. Przeszłam całe osiedle i jak już chciałam wracać do domu, to usłyszałam miau. Prawda, Lilo? Miau usłyszałam. I już myślałam, że mam jakieś, nie wiem, że już mam jakieś omamy, że słyszę jakieś głosy i w ogóle, ale zawołałam go i usłyszał mnie, zaczął miauczyć i wyszedł z wąwozu cały z błota, jeszcze tak lało, była taka burza w nocy. I ja po prostu w płacz od razu. I taka byłam szczęśliwa, jak go zobaczyłam, naprawdę. Wysłali mi taką poduszkę do karmienia i wszystko jest zapakowane w takim plastiku tutaj na zameczek. Zaraz Wam gdzieś tutaj podam ich Instagrama, jak jesteście ciekawi. Ja aktualnie używam tej poduszki do leżenia, bo jest mega wygodna i fajnie mi się na niej leży. Bardzo wygodnie. Tutaj w takim kartoniku mam takie gwiazdeczki, które będę chciała powiesić na łóżeczko. Tutaj na takim sznurku. Tutaj mam taki fajny kocyczek kremowy. Tutaj znowu ich logo. Bardzo fajnie to wygląda. I ładnie jest to zapakowane. Bardzo lubię właśnie takie kartonowe opakowania. Następnie mam tutaj organizer też do łóżeczka. Tutaj mam taką większą kieszonkę, tutaj dwie mniejsze i z tyłu chyba też jest jeszcze chyba z tyłu jakaś kieszonka, ale jeszcze tego nie odpakowuję, bo chcę sobie wszystko odpakować dopiero w Holandii i pokazać Wam, jak to wszystko wygląda, jak już to będzie wszystko powieszone, położone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam taki mega słodki rożek. Powiem Wam szczerze, że materiał jest bardzo fajny. Wszystko możecie sobie też ściągnąć. Tutaj gdzieś jest właśnie zameczek, żeby sobie wszystko wyprać. Także bardzo fajnie. Także tutaj mam jeszcze ten rożek.
I tutaj mam jeszcze coś takiego. To bardzo mi się też przyda, powiem wam szczerze, czy gdzieś, nie wiem, na łóżko położyć albo na kanapę, żeby dziecko po prostu mogło być ciągle przy mnie i było mu wygodnie. To już właśnie, o, to jest kokon niemowlęcy, tak się to nazywa. Także wszystko dokładnie pokażę wam jeszcze, jak będę w Holandii. Opiszę wam co i jak to wygląda, jak mi się sprawdza i tak dalej, także będzie o tym na pewno więcej. I wczoraj przyszło mi też nosidełko, fotelik do auta z firmy Maxi Cozy. Ciemno-szary z dodatkami właśnie, z czarnymi dodatkami. Wózek będzie prawdopodobnie ciemno-szary albo czarny i te nosidełka możecie też właśnie montować sobie na wózkach. Ja będę miała wózek z Jolsa. Nie wiem, czy na innych też można, ale wiem, że na ten z Jolsa można te nosidełka montować. Wystarczy dokupić tylko adaptery. Tutaj wyciąga się jeszcze taką osłonkę. Zaraz wam pokażę. I wygląda to tak. To jest właśnie, żeby za bardzo tutaj dziedziusiowi nie świeciło słońce. Co mogę na ten moment powiedzieć? No jest to, powiem wam szczerze, że jest naprawdę solidnie wykonane. Wszystko fajnie, mięciutkie. Tutaj to, co ma być utwardzone, jest utwardzone. To co ma być miękkie, jest miękkie. Także no. I przede wszystkim jest lekkie, więc ogromny plus dla mnie, bo jestem osobą drobną, także mogłabym mieć z tym problem właśnie, jakby nosidełko było ciężkie. Gdzieś wyczytałam właśnie, że ten szampon, a szczególnie ta maska czynią cuda na włosach, także zaraz to będę testować. Jest to tutaj, pisze, że jest tutaj 81% składników pochodzenia naturalnego, a tutaj w tej masce jest 89% składników pochodzenia naturalnego. Także jeżeli ktoś się tym interesuje i jest to dla niego ważne, to polecam. Otworzyłam teraz tą maseczkę i zobaczcie, ona wygląda tak. Do tego widzę, że tutaj jest jeszcze czepek, żeby utrzymać ciepłą temperaturę, żeby efekt był lepszy, także bardzo fajnie. I tutaj dorzucili jeszcze jakieś serum wzmacniające, także no, będziemy testować zaraz. Tak, przyszedł mi właśnie obiadek. Czekałam ponad godzinę, ale myślę, że było warto. Także zabieram się za jedzonko. Tutaj placek po węgiersku. Zabieram się za jedzonko i później będę się ogarniać i nie wiem, zobaczę. Może jeszcze dzisiaj znajdę siłę na to, żeby coś porobić. Wspaniale, Liluś, że mi towarzyszysz. Wspaniale, że mi towarzyszysz przy jedzonku dzisiaj. Czekamy na Sławka, co? Aż przyjedzie. Czekamy na Sławka, aż przyjedzie. No. Już nie mogę. Nawet połowy nie zjadłam i już żołądek zapełniony. Jeszcze zjem trochę rosołu. I to by było tyle na dzisiaj z jedzenia. Tak mi się wydaje. Tak, umyłam sobie włosy tym szamponem i powiem wam szczerze, że niestety nie jest to szampon dla mnie. Musiałam go użyć naprawdę mega, mega dużo, żeby w ogóle cokolwiek się tam pieniło. Jeśli chodzi o maskę, to też efektu wow nie ma. Niestety spodziewałam się dużo więcej po tak fajnych opiniach. I zostaję jednak przy moich ulubionych szamponach i przy mojej ulubionej odżywce. Jest to szampon i odżywka z firmy John Frieda. Zaraz wam pokażę. Jest to szampon i odżywka z tej serii i powiem wam szczerze, że włosy mam po tym zestawie naprawdę mega. Także no, tyle na temat odżywki i szamponu z Biofax. Wykąpałam się, troszkę się ogarnęłam. Nałożyłam tylko korektor, podkład i zrobiłam sobie brwi i zaczynam się coraz gorzej czuć. Jest już 5:30, o 6:00 Sławek po mnie przyjeżdża. Stwierdziłam, że dzisiaj będę spać u niego. Tutaj u babci nikogo nie ma, bo babcia pojechała w góry na tydzień, więc jestem tutaj sama z Lilo, z kotem, no i ze Sławkiem. Sławek dzisiaj był cały dzień w garażu, coś tam sobie grzebał w autach i tak dalej, i tak dalej.
Także no, cały dzień w sumie przeleżałam w domu, nic nie robiłam. Idę sobie teraz odgrzać ten rosół, bo w sumie też dzisiaj zjadłam tylko trzy kanapki na śniadanie. Zjadłam, nawet nie zjadłam połowy tego placka po zbójnisku i teraz zjem sobie rosół. Także nieładnie z mojej strony, nie powinnam się tak głodzić. Naprawdę powiem wam szczerze, że w ogóle nie mam apetytu i nie wiem, no, źle się czuję ogólnie bardzo dzisiaj. Także odgrzeję sobie ten rosół, zjem sobie jakieś owoce i nic, będziemy widzieć, co będziemy dzisiaj dalej robić. Tak sobie tu leżymy z Lilenkiem cały dzień dzisiaj. Co, Liluś? Tak sobie tu śpimy cały dzień dzisiaj, nie? Hej! Maluchu! Ojeju! Komu się tak ziewa? Zrobiłam jeszcze dwa zamówienia. Zamówiłam sobie dość fajne produkty na Hello Body. Myślę, że w poniedziałek mi przyjdą, bo zamawiałam w czwartek albo w piątek. Dzisiaj jest sobota. I dzisiaj rano zamówiłam sobie jeszcze dwa biustonosze, takie, wiecie, nieusztywniane. Oj. Bo strasznie zaczyna mnie tu wszystko uciskać i mam już wszystkie biustonosze za ciasne i tak jakby ciężko mi oddychać w ogóle, jak mam jakikolwiek biustonosz ubrany. Więc zamówiłam sobie dwa takie sportowe z Kelvina. Mam tutaj taki biały i czarny. Zamówiłam sobie rozmiar S. Zazwyczaj mam XS, więc myślę, że S-ki będą ok. Także no, zobaczymy. A jeśli chodzi o Hello Body, to zamówiłam sobie serum na noc. Jakieś fajne. Czytałam opinię, że bardzo fajne. Krem na dzień, maseczkę ze złotem i co tam jeszcze? Peeling do ust. I to chyba wszystko. Nie jestem pewna. Wydaje mi się, że zamawiałam tego więcej, ale nie wiem teraz, nie umiem sobie przypomnieć. W każdym razie, jak mi wszystko poprzychodzi, to za jednym razem wam otworzę wszystkie paczki i pokażę. Właśnie, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć. Kupiłam w Rossmanie ostatnio bardzo fajny żel do ciała. Jest to coś takiego jak balsam do ciała, tylko w formie żelu. I naprawdę dla osób, które nienawidzą się kleić po balsamie do ciała, jest to naprawdę mega rozwiązanie. Jest to żel do ciała z Neutrogena. Mam bardzo suchą skórę ostatnio i naprawdę powiem wam szczerze, że mega pomaga. I przede wszystkim bardzo szybko się wchłania i naprawdę w ogóle ciało się po nim nie klei. Także mega polecam. Jestem właśnie u Sławka. Zobaczcie, jaka uczta. Ciepła szarlotka, lody waniliowe i kilo cukru pudru. Pychota. Zjem sobie tą pyszną szarlotkę. Idę do góry. Przerobię wam tego vloga. I to będzie tyle na dzisiaj. Wybaczcie, że ten vlog jest taki nudny, bo dzisiaj zbyt dużo nie robiłam. Ale mimo wszystko chciałam go nagrać, także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.